jak ten chory został zoperowany, pan B, i był zdrowy i chodził, tośmy postanowili jako doniesienie nadzwyczajne na towarzystwie kardiologicznym w Łodzi przedstawić ten przypadek. No, trudności takie, owakie, Edelmana nie lubią, więc, ale jednak, no, bo doniesienie nadzwyczajne powinno być jako pierwszy punkt, ale nas dali jako ostatni, niech będzie. No i jak skończyłem mówić, opowiadać, pokazywać te elektrokardiogramy, to co wszystko było zrobione, jak ten chory wygląda, i on przyszedł sam i tak dalej, to przewodniczący Towarzystwa Kardiologicznego był uprzejmy powiedzieć, że za mojego życia, dopóki ja będę prezesem kardiologii, to takich operacji tu nie będzie, bo to jest zabijanie chorych, a ja na to nie pozwolę. No i tak nas załatwili, że bez żadnej dyskusji skończyło się, do widzenia, wynocha stąd. Ale wysłaliśmy ten przypadek do American Heart Journal. I po tygodniu przyszła odpowiedź, że nie będą tego drukować, bo jeszcze dwa tygodnie temu otrzymali taki sam przypadek gdzieś z Los Angeles czy coś takiego. I że to już jest powtórzenie, nie będą. No dobrze, nie wydrukowali, ale numer przyszedł za miesiąc i co się okazuje, że w tym numerze są nasze zdjęcia, nasze elektrokardiogramy, bo oni mają trochę inne tam. Myśmy mieli jakieś znaki takie, tutaj była kreska, to były nasze zdjęcia dołączone do jakiegoś faceta, który coś zrobił i tak dalej. No więc mieliśmy swoją satysfakcję z tym. Więc, ale... No i aha, a potem, jak już to się tam ukazało, to po dwóch czy trzech miesiącach ukazał się w Wiadomościach Kardiologicznych czy w czymś takiego z tego samego profesora, który nas wyrzucił wtedy z trybuny. My mamy w ogóle szczęście do wyrzucenia z trybuny, bo nas w Gdańsku, dlaczego nas w Gdańsku wyrzucono z trybuny? A chyba z powodu tych rozpoznawanie zwężeń naczyń bez koronawirusa. Więc było nagle sześć przypadków robione w klinice Akademii Medycznej i pan profesor się podpisał po tym. No podpisał. Przebiliśmy drogę. Myśmy nie byli wprawdzie ważni tam, ale przebiliśmy drogę. Ale mieliśmy swoją satysfakcję i pracowaliśmy w szpitalu Pirogowa już wówczas, bo pan dyrektor Pirogowa, który pokazał nam ten oddział, powiedział, tu grypa, grypa, ale dopóki ja będę, to was nie wyrzucą, możecie tu przyjść. Też był komuch, ale był przyzwoity. Potem coś się z nim złego stało, ale nie wiem co dokładnie. Ale mieliśmy tam jak u Pana Boga za piecem. Ale pan docent do tej pory jest przecież... Ja tam jestem, tak. Ale jest już 22 lata. Tak, ale nie mam do dzisiaj nominacji na ordynatora. Jestem PO i bardzo dobrze.